Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Gołaś i tak jak profesor powiedział, próbujemy tą godzinę trochę pozmieniać wzorce. Wzorce raz myślenia, ale też wzorce całkowicie ruchowe. Jeśli chodzi o powód, dlaczego taki temat, no po prostu patrząc na nasze doświadczenia, mamy 24 sekcje w AZS-ie. Okazuje się, że na poziomie mistrzowskim zamiast nieraz trenować, musimy zawodników usprawniać. Dochodzi do tego, że zamiast wykorzystywać tą naszą wiedzę w 100%, my musimy tą naszą wiedzę nieraz zastopować, a wdrożyć program usprawniania zamiast trenowania. Więc stąd taka nasza motywacja, żebyśmy czasami nieraz idziemy za daleko. Widzimy to u sportowców, że trenerzy coraz częściej wymyślają niestworzone rzeczy do trenowania. Nowe ćwiczenia, które niekiedy nie przypominają ćwiczeń, tylko tak na siłę są wymyślane, a myślę, że moglibyśmy wrócić do fundamentu, tylko trochę zmienić czasami myślenie. Nasze główne przesłanie, którym byśmy chcieli Państwa zbodźcować, to, że dzisiaj już nieważne ile powtórzeń, ile serii, taki sposób wykonania ćwiczenia, tylko jakość tego ćwiczenia, przede wszystkim to, że my musimy mieć zawodników, którzy wiedzą, po co wykonują dane ćwiczenie, ale przede wszystkim mają świadomość ich wykonania. Często widzimy, że zawodnik nieraz wykonuje ćwiczenie tylko po to, żeby je wykonał, ma tam 10-15 powtórzeń, robi je tylko po to, żeby zrobić, a ja Państwa dzisiaj przekonam do tego, że wystarczy pomyśleć w trakcie wykonywania ćwiczenia o jakości tego wykonania i już ćwiczenie staje się po prostu efektywniejsze. To, co my widzimy i też jakby jako wprowadzenie bym chciał to przedstawić, że przede wszystkim grupy mięśniowe, które są wykorzystywane w treningu, nie zawsze są trenowane. Często mamy taki obraz tego, że tylko grupy mięśniowe, które w jakimś stopniu będą wykorzystywane w rywalizacji, są trenowane. Taki prosty przykład. Wiemy głównie przy pracy na drabinkach, na wzorcach, że jeżeli będziemy pracować wolno, jeżeli nie będziemy wykonywać pracy dynamicznej albo nie zwiększymy obciążeń, zwłaszcza w treningu siły, to pracują nam ciągle te włókna wolne albo te włókna szybkie, tlenowo-beztlenowe, ale nie te, o które nam chodzi. Czyli prosty przykład, jeżeli ktoś będzie biegał jak Rocky w lesie po godzinę wolnym tempem, to w ogóle to nie przełoży się na żadną pracę dynamiczną. Wręcz odwrotnie, bieganie wolne będzie zabijało bieganie szybkie, a bieganie szybkie będzie zabijało bieganie wolne. Więc jak komuś przyjdzie do głowy, żeby tak 2-3 godziny biegać, jak ja nieraz widzę w naszych różnych sekcjach, tutaj w AZS-ie, w dyscyplinach szybkościowo-siłowych, tak naprawdę sposób trenowania musi być uzależniony od specyfiki dyscyplin. Na uczelni zajmujemy się głównie, ja zajmuję się głównie elektromiografią, ale zajmujemy się taką analizą ruchu. Tu bym chciał tak pokrótce przedstawić dokładnie to, co robimy i to tak w formie bardzo szybkiej, żeby tylko trochę jeszcze Państwa w to wprowadzić. Badamy aktywność mięśni, podłączamy poszczególne mięśnie, elektrody, tak jak na zielono macie mięsień naramienny, na czerwono piersiowy, na niebiesko i nie za bardzo wiem, jaki to jest kolor, ale takie dwa osto, właśnie. No to dziękuję. To taki kolor, dwie głowy mięśnia trójgłowego ramienia. Ja ze względu na to, że już tyle lat wyciskam, ten mięsień piersiowy u mnie pracuje, ale jakbyście Państwo zobaczyli na przykładzie tutaj kogoś, kto wyciska 100 kg, mięsień piersiowy nie żyje. I ktoś by powiedział, że to samo ćwiczenie, ten sam sposób wykonania, a ja dzisiaj będę chciał Państwa przekonać, że wszyscy możemy wykonywać to samo, a każdy z nas pracuje innym mięśniem, zależnie od tego, jak się nauczył za młodu i zależnie od tego, jaki mamy akurat najbardziej ten mięsień wytrenowany. Są osoby, które będą używały najbardziej piersiowego, są osoby, które będą używały najbardziej naramiennego, a są osoby, które będą używały najbardziej trójgłowego ramienia. U kobiet takie wyciskanie, co jest fajną cechą charakterystyczną, kobiety z natury mają słabe ręce, więc ten mięsień trójgłowy, jak nie badamy, zawsze charakteryzuje się po prostu taką zmianą aktywności bardzo słabą. I tak naprawdę to, co profesor powiedział, nie da się EMG oszukać. Jeżeli nie ma napięcia, to nie ma prądu, jeżeli nie ma prądu, to
a mięsień jest tak naprawdę nieaktywny, więc tutaj ktoś może robić 15 lat klatkę, załóżmy, piersiową i będzie miał ją zawsze płaską i niewykorzystaną. Ale to oczywiście tylko tak w formie wprowadzenia, bardziej zaraz to przełożymy tak na język sportowy, nie tylko cele sylwetkowe. Kolejny taki przykład, żeby jak najbardziej można to było później wytłumaczyć Państwu. Prosty przykład ćwiczeń jako ugięcie ramion na poręczach. Przykład bez obciążenia i przykład 20 kg, 40 kg, 60 kg. Jaki jest prosty wniosek? Jeżeli ja potrafię zrobić z 50 pompek na poręczach, to jak ja robię je bez obciążenia, to lepiej, żebym tego nie robił, bo to nic nie daje. Jeżeli ja mam taką aktywność mięśnia piersiowego, to jest to aktywność zbliżona do zbierania liści w lesie. Więc tak naprawdę lepiej w ogóle nie robić ćwiczeń, jeżeli ktoś z Państwa robi, albo zawodnicy robią nieraz 100 pompek i mogą je zrobić, to tak naprawdę dla nich to nie jest żaden bodziec, więc jak ktoś codziennie robi 100 pompek, to lepiej, żeby ich nie robił, bo to nie jest żaden bodziec adaptacyjny. Trzeba dodać obciążenie, chociażby zobaczcie Państwo na zielono, jak ten aktywny mięsień coraz bardziej rośnie, tutaj tak naprawdę gdzieś tam wychodzi poza skalę. To nam pokazuje, że musimy dostosowywać obciążenia do możliwości danej osoby. I nie ma możliwości, żeby nie było w tym procesie indywidualizacji. To, co już bardziej będzie Państwa interesować, to są nogi, aktywność nóg. Zawsze badamy 6 grup mięśniowych. Badamy lewy przód, prawy przód, lewy tył, lewy pośladek i prawy pośladek. I co ciekawe, badamy po 50 osób w sezonie i okazuje się, że są osoby, które mają bardzo słaby lewy przód, bardzo słaby lewy pośladek, albo bardzo słaby lewy tył. Tak jak profesor powiedział, to jest dość widoczne nawet na najwyższym poziomie sportowym. Jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości z pośladkiem, zwłaszcza po stronie prawej, to będzie to skutkowane tym, że po prostu ten pośladek nie jest w trakcie treningu aktywowany tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nikt nie pomyślał, że go ma, albo dwa, praca jest za wolno realizowana na wzorcach ruchowych, albo po prostu tych wzorców nie ma. Czyli jeszcze jako wprowadzenie, ja Państwu później pokażę, jak te wzorce kształtować, jak je poprawić, jak je szybko wdrożyć i nawet bez zastanawiania się, czy są te dysproporcje, czy nie, będziemy mogli te wzorce spokojnie zastosować. To jest przykład taki najbardziej wybrałem wśród swoich zawodników. Proszę, żeby ktoś przebiegł 20-30 metrów na fotokomórkach. Robimy testy szybkości, takie najprostsze 5-20 metrów. I zobaczcie Państwo, zawodnik, który powinien biegać na dwóch nogach, okazuje się, że biega na jednej prawie, bo prawy przód, prawy tył i prawy pośladek są cały czas w dysproporcji ponad 20%. Nie ma szans, żeby ten zawodnik nie zgłosił, że go boli lewa noga. Dlaczego? No bo ta lewa noga jest w obozie koncentracyjnym, a prawa jest na wakacjach i chociażby nie wiem, co robił, to on wszystko będzie wykonywał nogą lewą, a prawa jest cały czas po prostu wakacje i tak naprawdę i kontuzje, urazowość, bo mięsień nieużywany zanika. My to widzimy w procesie rehabilitacji. Ja często badam osoby po ACL-ach, po urazach i chciałbym Państwa zapewnić, że jeżeli komuś się coś dzieje raz z punktu widzenia jakiegoś urazu typu ACL i ktoś nie zajmie się tak naprawdę aktywnością, żeby wyrównać tą nogę, albo ktoś nie pomyśli, że ma jeszcze drugą nogę, to przeważnie ten ACL przychodzi jeszcze raz. Ja nawet miałem wiedzieć od profesora Ficka osobę, która miała 4 razy ACL-a, przyszła do mnie na EMG i tak naprawdę powiedziałem, że będzie miała 5 raz, jeżeli wreszcie nie nauczy się napinać nogi w trakcie po prostu codziennego funkcjonowania. Tutaj prosty przykład tej samej osoby, która trochę pracuje na wzorcach już po jednym aktywacyjnym 15-20-minutowym bodźcu. Czyli nie jest to duża różnica. Załóżmy na tyle uda, tutaj jest 59-40, tu jest 57-42, czyli mniej więcej 4-5% różnicy, ale ten wykres już nie jest tak mocno w dysproporcji jak ten, a już pokazuje, co możemy zrobić w trakcie aktywacji. Taka prosta aktywacja. Pokażę zaraz kilka filmów, żeby najlepiej to obrazowo przedstawić, o co nam chodzi.
ale tak naprawdę chciałbym już przed tymi filmami przekonać Państwa, że wystarczy zwrócić uwagę zawodnikom na 15-20 minut aktywacji, o której często zapominamy, żeby wyrównać pewne dysproporcje. Żeby te dysproporcje były mniejsze i tak jak pokazałem, 15-minutowy, zwykły program aktywacyjny, tak ważny jest, żeby go zrobić na rozgrzewce, powoduje, że w tych dysproporcjach z tego wykresu robi się ten wykres. Czyli nawet jak ktoś ma mięsień czworogłowy w bardzo dużej dysproporcji, to wystarczy trochę popracować na wzorcach. Przypilnować tego, żeby umieć ustać na jednej nodze, żeby zrobić jakieś najprostsze ćwiczenia stabilizacyjne, funkcjonalne, żeby przygotować pozycję. I te dysproporcje się zmniejszają automatycznie, nawet jeżeli nie będziecie badać u waszych zawodników tych dysproporcji. Bo niekoniecznie trzeba było, niekoniecznie, nie każdy ma zawsze dostęp do tego systemu jak EMG, ale ja bym chciał zapewnić, że wystarczy zwrócić uwagę na wzorce przed, żeby nie mieć problemów w trakcie treningu. Ja Państwu pokażę mojego ACL-a, bo też jestem gdzieś tam cały czas trochę zboczony na tym punkcie, więc nawet po krzyżowych na drugi dzień się badałem. To jest mój wykres krzyżowy, wykres kończyn dolnych bezpośrednio po ACL-u. Widać, że lewa noga jest zmasakrowana, czyli bardzo duże dysproporcje. To jest 2 dni po, to jest 4 dni po, to jest 10 dni po, a to jest 3 tygodnie po. Widać, że za każdym razem w miarę zaawansowania cały czas te wzorce się poprawiają. Natomiast taka przestroga przed osobami, które chcą za szybko wejść po ACL-u do gry, nawet po 3 tygodniach, ja badałem nawet po 2 miesiącach, cały czas jest problem z mięśniem czworogłowym. Czyli ten mięsień czworogłowy odbudowuje się najwolniej, pośladki, tył uda się mogą szybko odbudować, a z czworogłowym mamy cały czas problemy, czyli ta noga jeszcze nie jest przygotowana na przeciążenia, dlatego jak ktoś jest dobrze prowadzony, to przeważnie po ACL-u wraca w granicach pół roku, czy trochę dłużej, dlatego że mięsień czworogłowy nie jest w stanie tego nadrobić. Ostatni przykład przed filmami, to jest coś, co udało nam się najlepiej, można powiedzieć, przeprowadzić w badaniach. To są jeden z naszych reprezentantów w piłce nożnej, może dyscyplina całkowicie przeciwna, ale podaję tylko przykład. Tutaj mamy aktywność przed wzorcami, brak prawego pośladka w dużej dysproporcji, prawie 25-27%. 15-20 minut wzorców to jest jego aktywacja po dobrej, takiej naprawdę rozgrzewce wzorcami, czyli takiej pracy, której pokażemy na filmach. Ja pozwolę sobie kilka rzeczy zawsze dopowiedzieć do tego. Sprawdziliśmy to na waszych urządzeniach EMG. Jeżeli ktoś z Państwa będzie tak pracował, albo zawodnicy właśnie będą tak pracować, to nie będzie żadnych problemów z urazowością. Dlatego, że tutaj mózg się nie zastanawia, co rekrutować, tylko rekrutuje wszystko, co ma. Nawet jeżeli coś jest w dysproporcji. Czyli jeżeli pracujecie dynamicznie, najszybciej jak możecie i w jakimś stopniu ta praca jest 100% max, jeśli chodzi o tempo wykonania, to chciałem zapewnić, że pracujecie bez dysproporcji. Żeby to jeszcze raz zaakceptować, to poruszanie się wolne będzie cały czas pogłębiało dysproporcje. Poruszanie się szybkie likwiduje dysproporcje. Akcja plaża przed nami w zasadzie 2.18, więc gdzieś tam można zawsze zabrać drabinkę. Jest tylko jeden warunek i to bym chciał naprawdę jeszcze raz podkreślić. Nie ma wykonywania wolnego, jak ja nieraz proszę koszykarzy, żeby mi wykonywali drabinkę, a ja widzę pracę taką wolną, średnią, bez rąk, bez dynamiki, to nie ma sensu tego robić. I nie ukrywam, że to będzie najlepsza forma rozgrzewki, wzorców, to można robić bez wcześniejszego przygotowania, albo najbardziej się to sprawdzi, jeżeli potraktujecie to Państwo jako aktywację taką, co
codzienną do tego, żeby cały czas pobudzać włókna szybko włóczliwe, żeby cały czas zawodnik był dynamiczny. To się najlepiej sprawdzi jako pobudzenie przedmeczowe, jako pobudzenie 7, nawet 8 godzin przed. Taki trening, który będzie wzorcowo nam to zmieniał. Ale nas interesuje koszykówka, więc coś z koszykówki. Praca na wszystkich wzorcach, praca, żebyśmy cały czas mieli tą świadomość, że nieraz prostsze rzeczy, proste rzeczy są lepsze niż te skomplikowane. Powtarzalność. My bardzo mało robimy rzeczy setki razy. Myślę, że to, co wyróżnia osoby, które cały czas pracują na wzorcach, to są osoby, które powtarzają coś setki razy, żebyśmy mieli cały czas tą strukturę ruchu, ponieważ jeszcze raz to powtórzę, mięsień nieużywany zanika. I wzorce, które są w głowie, nieużywane, po prostu są coraz słabsze i zanikają. Czyli u Badilla były pokazywane wzorce na nogi, tutaj większość pracy góry, ciągle powtarzane. Myślę, że to, co charakteryzuje zawodników NBA, to, że oni na rozgrzewce wykonują po 150, 200, 300 rzutów takich najprostszych, takich, żeby tą powtarzalność po prostu cały czas aktywować. U nas tego brakuje. My tak cały czas nie za bardzo jesteśmy chętni tego, żeby powtarzać coś tak nawet nieraz bezmyślnie. Jeszcze jeden przykład takich wzorców i zaraz sobie każdy z wzorców omówimy, przeanalizujemy. Podamy sposób rozwiązania tego treningowo i myślę, że w jakimś stopniu sobie to wszystko podsumujemy. Dlaczego takie filmy, a nie inne? No bo dzisiaj tak naprawdę wiemy, można powiedzieć wszystko o trenowaniu. Jeżeli ktoś chce być jak LeBron James, to sobie wpisuje LeBron James i ma 10 godzin treningu z LeBron Jamesem na przykład, tak? Jeżeli ktoś chce dzisiaj być jak najlepszy zawodnicy, to wiadomo, że ma dostęp do tego. I dzisiaj sekret sportu to nie jest to, jak trenujemy, tylko cała otoczka tego. Jak śpimy, ile śpimy, z kim śpimy. Dzisiaj po prostu co jemy, jak jemy, kiedy jemy, jaki mamy aspekt, przede wszystkim taki na co dzień wzorców. Myślę, że to nie muszę Państwa przekonywać do tego, że trening treningiem, jakość treningu jest ważna, ale przede wszystkim otoczka tego, co zawodnik będzie robił przez cały dzień. Czy będzie aktywny, czy będzie się pobudzał, czy ma dobry styl funkcjonowania. Stąd taka praca, która jest pokazana, praca na wzorcach, ciągle dokładna, perfekcyjne wykonanie, ciągła jakość powtarzalna. Nawet nieraz Państwu się to mogą wydawać takie ćwiczenia wręcz śmieszne, proste, ale ja myślę, że to jest właśnie to, co my widzimy, sekret do tego, żeby powtarzać te najprostsze rzeczy. Setki tysięcy powtórzeń, takich ruchów, które właśnie za chwilę omówimy, żeby mieć świadomość, po co my je robimy. Komuś to może wydawać, że to jest takie wręcz dość śmieszne, że będziemy to wykonywać po 100 razy, ale właśnie cały sekret polega na tym, że po prostu musimy to robić codziennie, jak najczęściej, żeby cały czas pewien wzorzec aktywować. Ja bym chciał przywołać taki przykład, bo często go podaję na zajęciach. Ja chwilę pracowałem jako instruktor nauki jazdy
I jakbym sobie przypomniał, jak ktoś przychodził pierwszy raz na zajęcia, to w aucie było więcej potu niż na siłowni. Czyli używaliśmy wszystkich mięśni, nikt nie wiedział, jak skręcać, jak ktoś skręcał, to nawet głową, wszystkimi mięśniami, jakie miał. Dzisiaj myślę, że jak Państwo przyjechaliście, to niektórzy nie wiedzą, że przyjechali, załatwili wszystkie sprawy po drodze i tak powinno być w sporcie. Zawodnik musi mieć tak wypracowane nawyki, tak jak my mamy wypracowaną jazdę autem. Często się jednak zdarza, że zawodnik musi za dużo wprowadzać korekt w trakcie wykonywania czynności na boisku i nie robi tego nawykowo. Stąd powtarzalność jest tak ważna, nawet najprostszych tych czynności. Może się to wydawać śmieszne, że trzeba te czynności powtarzać, ale właśnie na pewnej zasadzie to daje nam ten automatyzm i działanie instynktowne. Siedem wzorców. Siedem wzorców, które przerobimy po 2-3 minuty na każdy. Wzorce, które wykonujemy na co dzień, ale my sobie tak ułożymy systematycznie, żebyśmy mogli je zastosować w treningu. Pierwszy wzorzec, zginanie tułowia. Zginanie tułowia w trzech częściach, tak żeby tylko anatomicznie Państwu to omówić, to wiadomo, że największą możliwość zgięcia mamy w odcinku piersiowym, ale też musimy wypracować pozycję w odcinku szyjnym czy w odcinku lędźwiowym. Dlaczego to jest ważne? No bo skoro odcinek piersiowy ma największy zakres, to najbardziej będzie cierpiał odcinek szyjny i odcinek lędźwiowy. Więc nie będzie nas bolało w odcinku piersiowym, tylko wszystko w lędźwiach. Jeżeli się przygotowujemy ruchowo, to powinniśmy to zrobić w aspekcie trzech płaszczyzn, czy tak jak jest tu napisane, trzech odcinków. To możemy równie dobrze zrobić na stojąco. Jeżeli patrzymy na odcinek szyjny, to wystarczy, że ja popracuję krótko w odcinku szyjnym. Jeżeli pracujemy w odcinku piersiowym, to pracuję w odcinku piersiowym. Jeżeli chcę dołożyć odcinek lędźwiowy, to muszę popracować w odcinku lędźwiowym. Ja zawsze na zajęciach pytam się, kto robi szóstkę Vadera. Kilka osób robi. Na pytanie, co najbardziej Was boli przy szóstce Vadera, plecy albo szyja. Bo nie da się zrobić szóstki Vadera bez odwiedzin w szpitalu, jeżeli ktoś ciągnie szyją, ciągnie lędźwiami, a nie pracuje mu brzuch. Bo trzeba się najpierw nauczyć napinać ten brzuch i to można równie dobrze zrobić na stojąco, a wcale nie trzeba z punktu widzenia systemu robić to, żeby gdzieś tam nas szyja bardziej bolała niż brzuch. Czyli to, co ja bym chciał gdzieś tam Państwa zachęcić, to przede wszystkim jakość pracy, koncentracja na tym ćwiczeniu i to jest automatyzm, który później nam wchodzi całkowicie w nawyk, podobnie jak większość rzeczy, które robimy na co dzień. Mózg nie lubi w życiu, w ogóle mózg nie lubi żadnych rzeczy, które nie są w nawyku. Nie lubimy nic zmieniać. Jeżeli ktoś trzyma ręce zawsze tak, to jak my mu powiemy, żeby zmienił, to on te ręce i tak będzie mu to całkowicie przeszkadzało, bo nie ma pracy w nawyku. Najprostsze czynności, które robimy, my zawsze chcemy wykonywać w nawyku, żeby mózg nie zużywał tyle energii. Drugi wzorzec prostowania tułowia. Mamy wersję statyczną, dynamiczną. Nie wykonujemy martwego ciągu, tylko pilnujemy, żeby odcinek szyjny i odcinek lędźwiowy były wystabilizowane. Czyli mamy odporność w różnych pozycjach, to jest o tyle ważne, żebyśmy wszystkie sytuacje, gdzie ktoś na nas spada, żebyśmy mogli wytrzymać gdzieś tam cały czas kontakt z przeciwnikiem, żebyśmy mogli w jakimś stopniu utrzymać w ryzach ten nasz odcinek szyjny i odcinek lędźwiowy. Praca dynamiczna, która będzie znowu związana z tym, że ja będę mógł szybciej zmienić kierunek, szybciej będę mógł zmienić tak naprawdę tempo wykonania ruchu. I ja bym nie chciał, żeby z tego robić treningi. To ma być po prostu aktywacja. To ma być coś, co będzie takim bodźcem aktywacyjnym. Jeżeli robimy trening siły, to trzeba ten trening tak zaplanować, żeby rozrywka miała pracę 5-10-15-minutową na wzorcach, żeby te mięśnie po prostu pobudzić. Niezwykle ważna praca rotacyjna tułowia. No tutaj w koszu no nie ma tak naprawdę sytuacji ruchu, której nie wykorzystujemy na naszej rotacji. Rotacja statyczna, dynamiczna. Znowu ta statyczna to jest jeden i ten sam moment, który trzymamy, wytrzymujemy pewną pozycję
po to, żebyśmy mogli to przełożyć później na wytrzymanie pozycji przy jakimś bloku, czy w jakiejś takiej trudnej sytuacji, jeżeli ktoś na nas mocno napiera. Jeśli chodzi o pracę dynamiczną, w której już nie tylko trzymam pozycję, tylko ja tą pozycję muszę całkowicie dynamicznie zrealizować. Są to proste rzeczy. Ja wiem, że gdzieś tam Państwo to wykorzystujecie, ale żeby mieć tą świadomość, że to musi być. Nie wyobrażam sobie pracy, w której ktoś nie pracuje dynamicznie, jeśli chodzi o rotację, ale najlepsza będzie taka krótka aktywacja, w której ja jestem w stanie krótko ten ruch cały czas wykorzystać w praktyce. W ogóle te wzorce powinienem jeszcze zacząć od jednej rzeczy. Dzisiaj już nie powinniśmy w ogóle mówić w sporcie zawodowym o czymś takim jak trening barków, pleców, klatki piersiowej czy bicepsa. Dzisiaj powinniśmy mieć świadomość, już mamy taką naukę jak neuronauka i już wiemy, że w głowie nie ma w ogóle żadnych odpowiedników grup mięśniowych. Czyli w naszym mózgu nie ma czegoś takiego jak biceps, nie ma czegoś takiego jak triceps, nie ma czegoś takiego jak mięsień prosty brzucha. My mamy tylko i wyłącznie wzorce. To, co Państwu pokazałem na przykładzie nauki jazdy. Jeżeli ktoś na początku jeździ, to on nie wie, że musi napiąć biceps, żeby skręcić, tylko on napina wszystko, nawet głowę. Po jakimś czasie uczymy się eliminować te grupy, które nie są potrzebne. I tak uczymy się każdego ruchu. Nieważne, czy ktoś jest na poziomie mega zaawansowanym olimpijskim, bo nieraz ja mam zawodnika olimpijskiego, którego ja muszę nauczyć najprostszych ruchów, jak podnoszenie czegoś z ziemi, czy jakieś stanie na jednej nodze, bo nieraz dochodzi do tego, że ktoś na poziomie olimpijskim nie umie ustać na jednej nodze, bo nie ma na tyle wypracowanych wzorców i mięśnie nie potrafią się w odpowiednich sekwencjach ponapinać. Czyli tutaj, jeżeli miałbym powiedzieć i zamienić tak gdzieś na tylko na chwilę, to nie mówię dzisiaj o klatce, nie mówię o treningu klatki piersiowej, barków czy trójgłowego ramienia, tylko mówię o jednym wzorcu, który te mięśnie rozwija. I tak jak tu jest wzorzec pchania, na przykładzie płaszczyzny strzałkowej, płaszczyzny poprzecznej i płaszczyzny czołowej. W dawnych czasach byśmy powiedzieli, tutaj są barki, tutaj jest klatka, tutaj jest triceps. Ale w sporcie w ogóle nie powinniśmy się tym zastanawiać. My musimy mieć cały wachlarz możliwości, bo nie wiadomo, jak ja tą piłkę zagram, góra, dół, czy wykorzystam rotację do tego, żeby wykorzystać w danym momencie ten wzorzec. Przede wszystkim musimy ten wzorzec usprawniać jako całość. Jeżeli skupimy się tylko na jednym elemencie, no to nie będzie nic efektywnego, bo zawodnik, tak jak ja dużo wyciskam, to ja musiałbym piłkę podawać tak. No wiadomo, że w jakim stopniu musimy mieć to przełożone na ten aspekt kompleksowy. Oczywiście u nas w Polsce to dziwnie brzmi, wzorzec pchania, może się nie każdemu w ogóle kojarzyć pchanie z wzorcem. Następny wzorzec jest wzorzec ciągnięcia, tym bardziej się może nie kojarzyć w ogóle z koszem, ale w jakim stopniu po angielsku to ładnie brzmi, bo jest push-pull. I jak gdzieś pojedziecie na jakieś wykłady, wiadomo, że jak będzie push-pull, to będzie wow, ale u nas tak się przyjęło, że wzorzec pchania i ciągnięcia i to tak nie brzmi, można powiedzieć, zawodowo nazwijmy, ale już ten wzorzec ciągnięcia, jak już mówimy po polskiemu, to wszystko, co przyciągamy. I ktoś kiedyś by powiedział, to jest trening pleców, to jest trening naramiennego tylniego, tu jest na przykład trening równoległobocznego czy najszerszego części dolnej, a nas w sporcie w ogóle to nie powinno interesować. Nas w sporcie powinien interesować wzorzec przyciągania. To, że ja przyciągnę do siebie, nieważne czy miał ręce wysoko czy nisko, bo na boisku nikt się nie zastanawia, w którym teraz płaszczyźnie będziemy pracować, tylko organizm musi pracować nawykowo. Szósty wzorzec, przedostatni, czyli wzorzec przysiadu. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest martwy ciąg, ale myślę, że na potrzeby tylko dzisiejszej prezentacji możemy nazwać to jako wąski przysiad po prostu ze sztangą, żeby potraktować to jako jeden wzorzec. Wzorzec przysiadu, gdzie mamy sztangielkę między nogami i pracujemy kompletnie innymi grupami mięśniowymi, niż jak mamy sztangę na plecach, a jeszcze inaczej niż ta sztanga jest rozłożona jak do martwego ciągu. Czyli uczymy się pracować w każdych warunkach, w różnym obciążeniu, bo też tą piłkę mam nieraz w różnych pozycjach i też muszę wytrzymać pewne pozycje do tego, żeby w tym wzorcu popracować.
Nie możemy się ograniczać do jednej rzeczy, dlatego że takie warunki nie będą ciągle powtarzalnymi warunkami na boisku. To, co gdzieś tam najbardziej ja widzę, to cały czas ograniczanie się do tego, żeby pracować w pewnych stałych tylko warunkach. Chociaż jakby tak wziąć dzisiaj wykład praktyczny, to rzeczywiście Miłosz tam pokazywał tyle różnorodnych możliwości wykorzystania tych wzorców, ale moim zdaniem trzeba jeszcze wcześniej tych wzorców nauczyć albo zwrócić uwagę, czy one są dobrze wykonywane. Zrezygnowałem z wzorca, bo siódmy jest wzorzec chodu, ale tutaj nas to tak naprawdę myślę, że mało interesuje. Podsumowując, pierwsze co? To co ja widzę, ja nieraz wchodzę do jakiejś drużyny, gdzie mam się zająć motoryką i zamiast ktoś tam się dziwi, ciężkich treningów, zwiększanie obciążeń, ciągłej pracy, pilnujemy wzorców. Pilnujemy tego, żeby zawodnik przyszedł godzinę wcześniej do klubu. Oczywiście nie ma sensu tego robić na treningu z wszystkim, ale ma przyjść wcześniej, ma zrobić pewne wzorce, ma się przygotować do tego treningu, bo to będzie fundament tego, żeby on później nie miał problemów z kontuzjami. Ja wiem, że nieraz to ciężko zrobić, ale w jakim stopniu to gwarantuje, że zawodnik jest dłużej utrzymany bez urazów. To są proste rzeczy. Ja przyznam się, że przed moimi krzyżowymi, przed zerwaniem moich krzyżowych, ja nie sądziłem, że można aż tak duży efekt odnieść ćwiczeniami stabilizacyjnymi, funkcjonalnymi, albo nazwijmy to nie do końca treningami funkcjonalnymi, tylko po prostu przygotowaniem ruchowym. Mamy u nas w katedrze osobę, która potrafi zrobić przysiad ciężarem 200 kg, 220. I wyobraźcie sobie Państwo, że ta osoba robi przysiad ciężarem 220 i idzie do szatni po schodach i zrywa krzyżowe, bo jej noga ucieka. Bo niekoniecznie poziom duży siły mięśniowej, który jest potrzebny, tego nie ma dyskusji, ja nad tym nie chcę nawet się zastanawiać, bo trzeba tą siłę też kształtować, żeby była odporność na przeciążenia, żeby była odporność na duże problemy, ale chciałbym Państwa przekonać do jednego, że trening siły musi iść w parze z treningiem stabilizacyjnym, funkcjonalnym. Musimy odnieść się w przestrzeni na jednej nodze, gdzieś tam w różnych warunkach pracy po to, żebyśmy mogli to zastosować i wykorzystać. Dlaczego tak się dzieje? No bo za młodu nas nikt nie uczy tych wzorców. Robimy pompkę, a nikt nas nie mówi, jak zrobić pompkę. Stajemy z krzesła, a nikt nam nie mówi, że trzeba dobrze stać z krzesła, bo to jest nieprawidłowo, to jest gdzieś tam aspekt prawidłowy i mamy ten po prostu problem chociażby z staniem z krzesła, takim najprostszym. Nie wiemy nieraz, jak to zrobić, już nie mówię o siedzeniu, nie mówię o takich najprostszych czynnościach. Ja bym chciał Państwa przekonać do jednego. Nie zawsze to, co robicie na treningu, determinuje sukces danego zawodnika. Przeważnie, jeżeli Wy dbacie o wzorce, a on będzie cały czas w nieprawidłowych wzorcach przez cały dzień, to w jakim stopniu traci ten swój potencjał i później problemy z urazami pojawiają się, które myślę, że nawet Wy jako trenerzy w ogóle nie jesteście winni, a tak później i tak ktoś Was z tego może rozliczyć. Samo takie chodzenie na kowboja, jak ktoś daje nogę tak kowbojsko. Zobaczcie Państwo, na ile można podnieść nogę nisko w porównaniu do osób, która daje nogę prosto. Jeżeli taka tematyka Państwa interesuje, to są dwie, trzy pozycje. Uważam, bądź sprawny jak Lampard, gdzieś tam 500 stron, wszystkie wzorce. Jak ktoś się z Państwa z tym zapozna, to będzie wiedział, uważam, więcej niż ktoś, kto jest ekspertem z ergonomii i jak te ruchy powinny być wykonywane. Ta pozycja na przykład też tego, ta pozycja taka, siedzenie za biurkiem, czy w ogóle siedzenie zabija, czy jak siedzieć, 500 stron na temat tego jak siedzieć, też potrafi fajnie w głowie poukładać te wzorce na co dzień. Najprostszy wykrok, najprostsza zmiana tego, odwieczne pytanie. Dzisiaj widziałem, że tam prowadzący już Was wprowadzali, czy wysuwać kolano, czy nie. Ja bym się w ogóle na tym aż tak nie zastanawiał, tylko bardziej bym się zastanawiał, czy kolano schodzi do środka, czy ktoś tutaj nie przykurcza mięśni kulszowo-goleniowych, albo najważniejsze, czy ktoś w trakcie ruchu myśli o tym, że ma napięty brzuch, albo czy ktoś w trakcie ruchu, robiąc takie wykroki,
w ogóle w jakimś stopniu potrafię z tego wykroku przyspieszyć, zrobić ten wzorzec maksymalnie szybko, albo jeszcze wyskoczyć do góry. Podsumowując, to najlepszy przykład naszych mięśni i w jakim stopniu wszystkie dane literaturowe, ponad 3000 prac na temat aktywności wskazują jedno: trening siły musi iść w parze z treningiem stabilizacyjno-funkcjonalnym, a trening funkcjonalny musi iść w parze z treningiem siły. Oczywiście siłę tutaj rozumiem jako pokonywanie oporów zewnętrznych, większych, mniejszych, ale żeby to zrobić, musimy mieć tą pracę na wzorcach opanowaną. Żeby to tak podsumować jeszcze ładnie, to są trzy rzeczy z treningu siły, które bym chciał, żebyście Państwo robili jako kompleks działań. Czyli kompleks zarówno przedtreningowy, potreningowy, codzienny jako regeneracja, aktywacyjny, jeżeli macie długie podróże. Cały czas, jeżeli będziemy pracować na tych wzorcach, to mamy potencjał do tego, że będziemy wolni od jakichś urazów, problemów. Tutaj najbardziej mi się zawsze podoba zdanie naszego profesora Fiska, który mówi, że jeżeli widzi kogoś w ortezie, albo widzi kogoś z bandażem, albo widzi kogoś, kto tylko sobie lekko obwiązał chociażby nogę, żeby go mniej bolała, to już jest przyszły jego pacjent, jeśli chodzi o klinikę. Bo jeżeli zaczynamy chodzić, ja kiedyś miałem pana, który przyszedł do mnie o kulach, podłączyliśmy mu EMG i sobie tak wszedł do laboratorium i byście Państwo nie uwierzyli, że on wszedł o kuli tak naprawdę, bo pół roku wcześniej sobie wpadł na pomysł, że będzie chodził o kulach, żeby odciążyć lewą nogę. I tak ją odciążył, że ona prawie w ogóle nie pracuje. 80 do 20. Tego się nawet nie da od razu wyprowadzić, tylko to jest teraz, można powiedzieć, taki problem, że nie ma szans. I na pytanie, czy go ta noga lewa dalej boli, on mówi: tak, boli mnie teraz mocniej. I tak będzie, bo jeżeli dany mięsień jest używany, to ta kończyna dolna, która jest odciążana, będzie coraz słabsza i będzie coraz bardziej nas w dysfunkcji poprawiana. Dla takich przykładów, które mi teraz przychodzi do głowy, to jeszcze jeden. Też przyszła pani, która chodziła na pielgrzymki. I poszła na pielgrzymkę i rozwaliła sobie prawe kolano. W druzgocącym stanie przyszła. Tylko dlatego, że tak prawą nogę obciążała, że lewa była na wakacjach, to co Państwu pokazywałem, a prawa była jak w obozie koncentracyjnym. I wystarczyło przejść 30 km, nigdy nie chodziła takich dystansów. Jeżeli by miała równe nogi, jeśli chodzi o aktywację, albo niewielką dysproporcję, to by się nic nie działo. Ale jeżeli ktoś napina tylko jedną nogę w przewadze, nie robi wzorców, no to w jakim stopniu to był problem taki długofalowy. Ostatnie podsumowanie. Tu już zostawiłem angielskie nazwy, bo przetłumaczenie tego tak na polski znowu to by było coś w stylu pchanie, ciągnięcie, więc wolę zostawić, to będzie tak na koniec profesjonalnie. W jakim stopniu trzy rzeczy, które mamy robić? To są jakby trzy rzeczy, przepraszam, że tak przeskakuję, ale to będzie łatwo zrozumieć. To są trzy rzeczy, które jakby są związane z tymi trzema rysunkami. Core stability, core endurance i taki typowo trening siły. Jak pracować, jak rekrutować te grupy mięśniowe. Ja bym chciał Państwu przede wszystkim zostawić Państwa z taką wiedzą, że naprawdę mięśnie mogą być strasznie silne. Możecie podnosić duże z zawodnikami obciążenia, możecie naprawdę być pewni, że trening siły robicie maksymalnie jak można i chwałę za to, że tą siłę robicie, ale oprócz tego trzeba dołożyć przed i po wzorce, żeby tą siłę najlepiej wykorzystać. Bo trzeba jak najwięcej pracować w tych wzorcach, zwłaszcza tak jak na filmach było, w tych wzorcach powtarzalnych. Jeżeli coś powtórzycie 100, 200, 300 razy, nawet się to komuś znudzi, ale będziecie mieć pewność, że on to wykorzysta w formie praktycznej. Już nie będę Państwu tak ćwiczeń kilka pokazywał, prezentacja będzie też dla Was. Jeżeli będziecie chcieli sobie ją przejrzeć na spokojnie, to oczywiście będzie wszystko udostępnione. Z mojej strony tyle i bardzo dziękuję za uwagę.